Państwu witam w kolejnym odcinku głosu Brandysa na głos.live Dzisiaj zabieramy Państwa do Trzyńca, żeby udowodnić, że nigdy nie jesteśmy sami. Szanowni Państwo, ja też nie jestem sam. E, tutaj w tym miejscu jest ze mną pani Renata Czader. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Renia jest prezeską Stowarzyszenia Nigdy Nie Jesteś Sam. To jest stowarzyszenie dla e, rodzin, czy zrzeszające rodziny osób niepełnosprawnych. E, zanim zaczniemy jednak rozmawiać o samym stowarzyszeniu, to pozwoli Pani, że. E, no, zdradzi pani naszym widzom, gdzie mnie to pani zabrała, gdzie mnie to pani zaprosiła. Jesteśmy w mieszkaniu, tylko powiem, które jest przeznaczone dla osób, które chcą skorzystać z tak zwanej opieki wytchnieniowej. Co to takiego? Właśnie, bardzo ładny termin opieka wytchnieniowa. I jak, sam, jak sama nazwa mówi, do wytchnienia. To mieszkanie służy do wytchnienia. Jest ono przeznaczone dla rodzin, które potrzebują jakiegoś odpoczynku, Bo ponie, ponieważ opieka ludzi, które potrzebują całodobową opiekę jest bardzo absorbująca nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. I warto o tym pamiętać, warto wspierać te osoby, które potrzebują troszeczkę, troszeczkę wypocząć. Powiem tylko taki przykład. Jeżeli mamy małe dzieci, to bardzo się cieszymy, jak nam babcia na chwileczkę podkradnie te dzieci, pobawi się, pobawi się z nimi i możemy się zająć czymś innym, swoim hobby, albo po prostu mamy, lubią się tylko wyspać. I właśnie do tego, do tego celu ma służyć tutaj to mieszkanie, które znajduje się w Trzyńcu przy ulicy Dukielskiej. W tak zwanym Domu Grozy, ale chyba się nie mamy czego bać. Nie, ten dom grozy, ta nazwa pochodzi z tego, że on jest bardzo wysoki i jak jest wielki wiatr, to on się rusza i dlatego to jest dom grozy. To uspokoiła mnie pani. Na tak. szczęście dzisiaj zbyt wielkiego wiatru nie ma. Troszkę tam wiało, ale bez problemu. Na to dziesiąte piętro wjechaliśmy z całym sprzętem i jesteśmy już tutaj bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, mamy piękne widoki. Ale dom grozy niestety, bo to już jest bardzo stary budynek, mhm. i tak naprawdę z wyglądu to taki dom no, grozy. No, jak tak się stanęło przed, no to niestety pasuje ta nazwa, ale nie pasuje ona do tego mieszkania, bo jest bardzo przytulne, bardzo przyjemne, kameralne. Ja się tutaj dobrze czuję. Myślę, że rodziny, które chcą skorzystać z tej opieki wytchnieniowej również. rozwiniemy jeszcze tylko ten temat, jeśli pani pozwoli, to. O jakie osoby chodzi konkretnie? Każdy, kto ma w domu, nie wiem, dziecko niepełnosprawne, czy osobę jakąkolwiek chorą na jakąkolwiek chorobę, którą się opiekuje? Czy to jest w jakiś sposób ograniczone czy doprecyzowane? Uh. Nie jest to ograniczone, jest bez, bez ograniczeń, ponieważ y, służby, które działają na terenie Trzyńca są ograniczone do miejsca działalności, czyli w Trzyńcu i osoba, do której one podjeżdżają z taką służbą z asystencyjną y, muszą być z Trzyńca, ale u nas nie, czyli mieszkanie nie jest ograniczone ani miejscem zamieszkania, ani niepełnosprawnością, ani wiekiem, czyli na przykład jeżeli ktoś y, troszczy się o... Rodzica, który mhm. jest już naprawdę bardzo, bardzo chory i potrzebuje proza życia wyjechać na jakieś wesele gdzieś do świata, a nie chce, żeby usługa asystencyjna przychodziła do niego do domu, bo to jest nasz, bo to jest nasz dom prywatny, nasz teren mhm. prywatny, może wynajnąć, wynająć tutaj to mieszkanie. Dla siebie i dla tej osoby? Czy jak to działa? Dla tej osoby. Dla tej osoby, bo on sobie wyjeżdża na wesele. I Rozumiem. tutaj u miejscowi zakwateruje tę osobę, ale właśnie, że właśnie chodzi o to, że tutaj jest tylko miejsce do tej usługi wytchnieniowej. Tak. My jako stowarzyszenie dajemy miejsce, ale nie dajemy tych osób, które będą opiekowały się. się, zajmowały się tą osobą. Rozumiem. A jest to spowodowane dlatego, bo ta usługa wytchnieniowa jest bardzo droga. Wynajęcie w tego mieszkania, co robi stowarzyszenie, które wzięła na swoje barki i wynajęcie, i sprzątanie, i, i w ogóle wyposażenie całego mieszkania. Czyli jeszcze mieszkania. tylko doprecyzujmy, właścicielem mieszkania jest zewnętrzna agencja czy firma. A stowarzyszenie je wynajmuje i przekazuje osobom, które chcą korzystać z niego. Dokładnie tak, tak, tak jest. My wynajmujemy to mieszkanie, a potem na krótki czas możemy wynajmować osobie trzeciej. Tak to mamy w umowie. Rozumiem. To powiedzmy jeszcze tak tylko od tej najbardziej praktycznej strony: ktoś potrzebuje, dzwoni do stowarzyszenia, znalazł to w internecie, tak. dowiedział się od znajomego na przykład, dzwoni i co? Na godziny? Na dzień? Stawka, jak to wygląda? Jak, to się, jak się to wynajmuje? Tak jak w hotelu albo w jakimś pensjonacie, wynajmujemy na 24 doby, godziny. Tak. Czyli na jedną dobę i tak jest stawka, ale stawka jest naprawdę bardzo przyjazna. Jeżeli mogę powiedzieć. To, to, ile? to stawka jest za pierwszą noc, za jedną noc jest 500 koron za całe mieszkanie, to symbolicznie, naprawdę symbolicznie, no bo musimy opłacić sprzątanie i pranie, mhm. całe usługi tutaj, a jeżeli osoba zostaje na dłużej, to stawka obniża się na 250 koron. Mhm. Jasne, Czyli... to nie są duże pieniądze, ale oczywiście po to to mieszkanie jest, żeby nie zarabiać na tym nie wiadomo jakich kwot. My jesteśmy tutaj jednak w tym momencie sami, jest pandemia... Jak te ostatnie miesiące wyglądają? No, chyba nie możecie tutaj yy, zakwaterować nikogo? Paradoksalnie chyba by było największe zapotrze zapotrzebowanie, mm. bo chcemy wytchnąć. Potrzebujemy wytchnienia, ale niestety obostrzenia są takie, że nie możemy tego mieszkania mm. wynajmować. I cieszymy się i naprawdę śledzę każdy dzień wiadomości, kiedy już będzie można to zrobić i... Puścić, puścić w świat, że jesteśmy otwarci. Otwarci i otwarci. To umówmy się w takim razie, jak już będzie pewne, że można, to da Pani znać i my też na Głos Live poinformujemy o tym, że mieszkanie już działa, że można skorzystać dziękuję i bardzo. odetchnąć. Tak, dziękuję bardzo za propozycję. Chętnie skorzystam. Co dotyczy mieszkania, to jeszcze muszę musimy w stowarzyszeniu zrobić bardzo bardzo wielką promo akcję tego mieszkania mm -hmm. no bo jak już chcieliśmy to zrobić to nastąpiły obostrzenia i no moim właśnie. zdaniem nie, nie warto nie warto ludziom zaprzątać głowę w, w danym momencie kiedy to nie jest aktualne. No pewnie staramy się teraz każdy z nas o takie najzwyklejsze potrzeby, o to przeżycie każdego dnia. Każdy ma swoje problemy w domu. W takim razie wychodzi na to, że robimy taką pierwszą promocję, przecieramy szlak w tym momencie w głosie Brandysa. Nie skupiamy się jednak na samym mieszkaniu, pani Renato, bo oczywiście chciałbym teraz szerzej porozmawiać o samym stowarzyszeniu. Nigdy nie jesteś sam. Teraz to pani czuje że nie jest pani sama, ma pani współpracowników, ma pani rodziny, dla których to stowarzyszenie działa, są sponsorzy, partnerzy i tak dalej i tak dalej, o nich później. Ale jak się to zaczęło? Pani po prostu potrzebowała w którymś momencie w swoim życiu tego, żeby poczuć, że nie jest pani sama? Dokładnie. Ładnie to pan ujął. Ponieważ jeżeli już do rodziny urodzi się dziecko z, z jakimiś problemami, z niepełnosprawnością, to naprawdę w, w niektórym z tych momencie musi nastąpić przełom. A do tego przełomu chcemy być sami. Chcemy ze swoim bólem, ze, ze, ze swoją e, historią życiową, chcemy zostać sami, nie chcemy się afiszować. Ale to prędzej czy później m, przemija i chcemy właśnie wokół siebie skupiać ludzi, którzy mają... E, podobny los. I w ten czas czujemy, że nie jesteśmy sami i w ten czas to jest takie um, wyswobodzenie takie y, y, w tym sensie, że y, je, jeżeli więcej ludzi ma taki problem, to ten problem jest mniejszy. Czyli tak jak się y, po, powiększa, y, Radość, szczodrość, tym, czym więcej darujemy, tym więcej mamy większą radość, to tym, że mówimy o tym, co nas męczy, jakie mamy problemy, w ten czas to się znowu rozmielnia. Oczywiście, oczywiście. Zatem jest to Pani osobista historia. Przed laty urodził się syn z niepełnosprawnością. To już jest ile lat, ile teraz ma? Syn ma 15,5 roku. Mhm już dorasta do wielkiego faceta. Mam nadzieję, że będzie trochę mniejszy, bo wszyscy, którzy znają moją rodzinę, wiedzą, że mąż ma prawie, że 2 metry. <laughs> Czyli mam nadzieję, że to troszeczkę przystopujemy, bo nie, nie umiem sobie wyobrazić jak tego, na że, żeby naprawdę miał te dwa metry. Um, tak, to jest moja historia i moje życie potoczyło się troszeczkę inaczej niż normalnie, bo już w wieku 25 lat um, byłam dyrektorem szkoły w Nytku czyli bardzo wcześnie. Zastanawiałam się niekiedy, dlaczego tak wcześnie udało mi się pracować na tym stanowisku. A chyba dlatego, żebym już sobie odżyła takie, takie te ambicje, mm -hmm. e, ambicje zawodowe, bo teraz ambicji zawodowych nie mam, ale mam ambicje stowarzyszeniowe. Rozumiem. Tak mi się przełożyło i syn urodził się, kiedy miałam prawie że 40 lat, czyli e, obrociło mi się troszeczkę. troszeczkę Kwestie zawodowe załatwiła Pani sobie do czterdziestki. Pewne tutaj tak. szczeble zostały, pewien poziom został osiągnięty no i nagle przełom. To była jedna z tych historii, o których mówi się podając też taki też schemat pewien psychologiczny, czy podręcznikowy przykład, że dowiaduje się załamanie, a potem podniesienie? Czy tak, tak to wyglądało? Tak to jest. Tak to jest. Mhm. Tak jak to piszą w podręcznikach, z tym, że każdy etap, który jest opisany w podręczniku u każdej rodziny albo osoby trwa inaczej dłużej. Pani wiedziała wcześniej? Nie, 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 nie. Syn urodził się troszeczkę wcześniej, ale niestety zaraz po urodzeniu nastąpiły bardzo wielkie problemy i już powiedzmy do miesiąca wiedzieliśmy, że rozwój nie będzie przebiegał standardowo. I było trzeba z tym jakoś, jakoś się popasować, ale choć nam mówili o tym, y, człowiek nie wierzy takim, takim sprawom. Mhm. To jest właśnie też to podręcznikowe, że oni się na pewno mylą. Aha. Nie, 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 to wyjdzie dobrze, wszystko wyjdzie dobrze. No ale w momencie, kiedy człowiek y, przyjmie do siebie te sprawy, że. No, długo tego wypierać i odrzucać nie można, bo w którymś momencie. No przekonujemy się, że taki jest stan faktyczny. Trzeba przyjąć ten stan i po prostu działać. No I e, długo to pani trwało? Parę lat było na pewno. Mhm. Na pewno było parę lat, tak. I w związku z tym programem oglądałam e, zdjęcia, które mhm. mamy, I, i, i nie wierzyłam, że tak piękne, zdrowo wyglądające dziecko długo mieliśmy. Naprawdę, mhm. Mhm. naprawdę. I to też było takie wzruszające dla mnie. Bo ja osobiście nie lubię wracać wstecz, lubię patrzeć do przodu. Mhm. Tak już mam z natury, że zawsze kiedy jeszcze pracowałam w szkole, to wiedziałam do przodu na 2-3 lata, jaki będzie program na festynie, bo to u nas takie festyny muszą być. Czyli ja tak raczej patrzę do przodu i tak samo było z tym stowarzyszeniem. Myśmy chcieli z mężem, wraz z mężem, poświęcić niepełnosprawnemu synowi albo ofiarować, to wszystko, co daliśmy starszemu synowi, czyli spotkania z kolegami, obozy, kółka, po prostu to, czym się zajmują zdrowe dzieci. Ale to wymaga więcej zaangażowania i czasu chyba w takim przypadku? Może tak, ale głównie nie ma czegoś takiego. Ja nie znalazłam. Po prostu te dzieci chodziły do szkoły i ze szkoły do domu i siedziały zamknięte w domu. I żadnej alternatywy. Nie było alternatywy. I ja postanowiłam, że muszę coś zmienić, że musimy coś zmienić. Oczywiście były plany takie... takie może trochę naiwne, chciałam się raz w tygodniu spotykać. Dokładnie tak jak kółko albo tak Aha. jak do muzycznej chodziły dzieci, żebyśmy się spotykali, ale okazało się, że to jest bardzo trudne i ze względów logistycznych, bo na przykład, jeżeli jest dziecko na wózku, to już wysiłkiem jest przyjechać do domu, rozebrać go, ewentualnie nakarmić a znów po godzinie albo po dwóch by się miało tę procedurę powtarzać czyli znów ubierać i wyjeżdżać z domu czyli e, raczej raczej nie tak za bo stowarzyszenie powstało w roku 2014 mhm. od tego momentu rozwija się i ukierunkowywuje. A teraz mamy tak że najbardziej największy popyt jest właśnie na obozy albo na weekendówki czyli Rodzice mają takie jakby wytchnienie, to jest dla rodziców wytchnienie. Czyli jeszcze uporządkujmy to, Pani tak. Nato. 2014 rok założenie stowarzyszenia Nigdy nie jesteś sam, ta myśl się rodziła jakiś czas. Tak. Eee... No i co? I Zaczyna Pani od dowiedzenia się, kto tej pomocy jeszcze potrzebuje jak wyglądało to budowanie zaplecza tego stowarzyszenia i w ogóle organizacyjnie. W tym czasie już, syn, już syna prowadziliśmy do szkoły specjalnej w Trzyńcu i tam spotykałam się z, z różnymi rodzinami, rodzicami, nawet koleżanki niektóre też tam były. Czyli tak powolutku zaczęło się rodzić i zebrała się nas piątka, założyliśmy stowarzyszenie mhm. i od tego czasu działamy. A aktualnie ile rodzin zrzesza stowarzyszenie? Jak to funkcjonuje? My nie jesteśmy stowarzyszeniem takim na zasadzie członkowstwa. Mamy tylko jakby pięciu członków, czyli to jest ta grupa, która to organizuje mhm. całe, ale potem mamy rodziny zrzeszające. I mogę powiedzieć, miało że 25 rodzin angażuje się w różnego rodzaju naszych działaniach. Czy to już jest właśnie to wyjazd na obóz, czy weekendowka, czy spotykamy się na muzykoterapiach, Muzykoterapię, kanisterapię, z, pies, z psami, no różnego rodzaju spotkania. Czyli to już sobie potem rodzina, bo na przykład, jeżeli dziecko jest alergikiem, no to nie będzie chodziło na spotkania z psem, prawda, no, oczywiście. Bo, to, bo, bo nie warto. Albo jeżeli któreś dziecko nie lubi hałasu, no to nie pójdzie na muzykoterapię, no bo by zwariowało u tego, a my razem z nim. Czyli już sobie rodziny same wybierają, jakie działania odpowiadają dziecku i w ogóle całej tej rodzinie, całej organizacji rodziny. Mówi pani panie Renato o tych różnych imprezach, wyjazdach i tak dalej, weekendowych i obozach. Ja pamiętam, byliśmy raz z głosem na polu golfowym, dużo frajdy, sam miałem zresztą przy tym. No ale najpiękniejsze to było tam obserwować ten uśmiech i, i, i zaangażowanie właśnie dzieciaków. To było niesamowite. Niektórzy chyba pierwszy raz w ogóle trzymali za kij golfowy. No ja na pewno. I to są takie imprezy, które pokazują naprawdę potrzebę działania tego stowarzyszenia. Ale jest tego więcej oczywiście. Jest tego więcej. Konkretnie mówiąc o golfie, to był wyjazd z obozu. Myśmy byli na obozie mhm. i zawsze staram się, żeby obozy były atrakcyjne nie tylko dla dzieci, ale również dla asystentów, bo muszę tutaj powiedzieć, że bez pomocy asystentów mogłabym sobie powymyślać nie wiem co. No właśnie, potrzebna jest opieka, opieka dla właśnie. wszystkich podopiecznych stowarzyszenia. To są osoby, które decydują się na wolontariat? Tak, to jest wolontariat. I bardzo się cieszę, że za tych 7 lat już uzbierała nam się super grupa wolontariuszy. Mówię, mówię wolontariuszy, bo nawet mamy chłopców w, w swoim gronie, czyli jest bardzo fajnie, ciekawo i kolorowo. I e, teraz już jest tak, że Dziewczyny wychodzą za mąż, mają swoje rodziny, ale jakoś zawsze się nam udaje dokooptować kogoś nowego. I jeżeli tutaj mogę apel jakiś, to jesteśmy, jesteśmy otwarci i zapraszamy do swojego grona, kto chciałby wypróbować zaopiekować się osobą, która potrzebuje naszej pomocy, która bez naszej pomocy nie da rady, nie da rady, ani fizycznie, ani psychicznie, ale która z naszą pomocą potrafi przeżyć kawałek pięknej przygody, to zapraszam serdecznie. E, Opiekujecie się jako stowarzyszenie e, osobami, dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności, zarówno niepełnosprawności fizycznej, jak i psychicznej, tak? Tak, tak. I e, raczej specjalizujemy się e, i zajmujemy się osobami, które mają najcięższy stopień upośledzenia niepełnosprawności mentalnej i fizycznej. Czyli to jest bardzo obciążające również fizycznie i psychicznie dla tego asystenta. Oczywiście, czy aby zostać takim wolontariuszem potrzebne jest jakieś specjalne przygotowanie? Czy wystarczy nawiązać kontakt z Wami, a Wy pokierujecie tym wolontariatem? Tak, dzięki temu, że już spotykamy się ich z razy, to te wolontariuszki, które już przyjeżdża, przyjeżdżają więcej razy, służą radą, pomocą. Na pewno jest tak, że na początek poddajemy pod opiekę kogoś, który nie jest aż tak bardzo absorbujący, mm -hmm. ale naprawdę pomagamy sobie i zawsze przed obozem mamy spotkanie, powiemy sobie które dzieci przyjeżdżają, które osoby przyjeżdżają? Ja ciągle mówię dzieci, ale mamy tam osoby, które mają przeszło 30 no lat. No o to chciałem zapytać, czy to są tylko dzieci i młodzież do 18 roku życia, to się nie kończy. Nie, Może nie, nie. przyjmujecie i tak, 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 starszych. Tak, tak, młodych ludzi. Tak. Od, od, od dziecka do, do młodych ludzi. Około 6 roku zaczynają z nami jeździć na obozy. Mhm. No i mamy już osoby, które mają przeszło 30 lat. A na pewno na tym się nie kończy, bo jeżeli będą chciały jeździć z nami do 40, to serdecznie ich yy, yy, będziemy witali na, w naszych, no, na naszych imprezach. A co się dzieje teraz w stowarzyszeniu? Yy, dotknęła Was ta rzeczywistość także mocno, pandemiczna? Dotknęła nas w tym stopniu, że nie mamy takich tych małych spotkań, ale ja intensywnie przygotowuję znów dwa turnusy obozów. Mhm. Jestem już w kontakcie z asystentami, z właścicielami obiektów. Już przygotowujemy program powoli, żeby było fajnie. Mam tylko nadzieję, że, że, że się uda, a za swoją osobę muszę powiedzieć, że choćby była taka malutka, malutka tylko nadzieja, to na pewno wyjedziemy. No pewnie. Ja, ja będę te nadzieję jeszcze podsycał. Niech nie gaśnie. Jakie są Wasze potrzeby? No. Mamy właściwie dwie potrzeby. Potrzeby wolontariuszy, którzy będą z nami współpracowali nie tylko na obozach, ale również przez cały rok, bo jest, e, m, m, możemy na przykład organizować wycieczki i w ten czas też potrzebujemy no. wolontariat. No, najważniejsze są pieniądze chyba? Najważniejsze są pieniądze. I co udaje się sponsorów zawsze jakichś znaleźć? E, to jest chyba nieustanna praca i, i, i kontakty, budowanie tych kontaktów jeśli chodzi o pozyskiwanie kolejnych sponsorów, no i organizowanie dzięki im życia stowarzyszenia. Budowanie kontaktów, ale również utrzymywanie kontaktów, bo to jest też bardzo ważne, żeby mieć kontakt z donatorami, ze sponsorami, żeby wiedzieli, na co ich kasę mhm. przekładamy. I Miałam raz taki telefonat, taki telefon odebrałam. Pani chciała ode mnie wiedzieć, ile procent tej kasy, która wpłynie do, do naszej tak. kasy, ile pieniędzy jest przeznaczone na dzieci. Mhm. Ja mówię 100%, mhm. ponieważ nie mamy służbowego samochodu, jeżdżę swoim samochodem. Biuro mamy w swoim pokoju gościnnym. Jak potrzebuję czegoś zrobić, to wszystkich naciągam na karmę. Żeby sobie troszeczkę podreparowali karmę żeby zrobili nam to darmowo, mhm. czyli tak ja działam. E, ale oczywiście. Dobrze Państwo słyszą, ale pieniądze też są potrzebne, oczywiście mogę powiedzieć, że wyjazd na taki obóz jest w granicach dla y, dziesięciu uczestników jest w granicach 150 tysięcy, czyli mniej więcej 15 tysięcy na tydzień, tak? Y, tak, na tydzień. Mhm. Na tydzień. No bo. Musimy zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie dla tej osoby, ale również dla wolontariuszy. Nie może być tak, żeby oni musieli wpłacać jeszcze jakąś kasę. Dobrze Państwo słyszą, jak to działa. 100% dla dzieci, dla podopiecznych stowarzyszenia, nigdy nie jesteś sam. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jak dobrze ulokować swoje pieniądze, no to chyba odpowiedź nasuwa się sama. 100% dla dzieci to czysty zysk. No, i oczywiście satysfakcja z tego, no, co te dzieci otrzymują dzięki Państwa środkom, no i dzięki takiemu chociażby obozowi. To jest najważniejsze. Jest to najważniejsze, jest to bardzo fajne. Niekiedy się zastanawiamy, jak te dzieci to odbierają, bo one nie mają takiego kontaktu z rzeczywistością jak zdrowe dzieci, że mamo było fajnie, mhm. albo mamo, ja już nie pojadę. My tylko widzimy te reakcje. Niekiedy rodzice się obawiają, że na obozie im było tak fajnie, tym dzieciom, że nie będą chciały wrócić do domu. Nie, 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 chętnie wracają, chętnie wracają. Ale zauważyliśmy, że chętnie wracają do tych miejsc, które, w których już były. Czyli dlatego mamy w łomnej jeden ośrodek, drugi ośrodek w, na mostach. W mostach. I ważna jest pewna tego, stałość, właśnie, jakiś rytuał też, no nie? W, w takim funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną. Dla nich to jest bardzo ważne. Dla nas, jako wolontariuszy, może być troszeczkę nudno, bo po raz piąty jedziemy do tego samego obiektu i po raz piąty te same wycieczki ale dla tych dzieci to jest bardzo ważne. One się przez to też rozwijają. Ja jeszcze raz tylko namawiam Państwa do tego, żeby stowarzyszenie i podopieczni stowarzyszenia mogli czuć, że nigdy nie są same. Ale nie mówmy, Pani Renato, tylko o stowarzyszeniu Nigdy nie jesteś sam, bo e, oczywiście no, to jest bardzo absorbu absorbujące i e, poświęca Pani temu najwięcej chyba uwagi w swoim życiu, wielka pasja i praca jednocześnie. E, no ale praca... To też chociażby Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w czeskim Cieszynie. Tam jest pani metodykiem. Co to oznacza, co się, jaka praca się z tym wiąże? I to jest moja praca. To jest praca. Bo dla stowarzyszenia to jest mój wolontariat. Mm -hmm. Jak ja mówię, Państwo, państwo zrozumieją, takie moje małe PZKO. <laughs> Czyli e, e, moja praca, do której chodzę fizycznie i z której mam kasę, z której zarabiam, żebym mogła dalej potem przekazywać pieniądze. To jest centrum pedagogiczne, pracuję jako metodyk, mm, metodyk doskonalenia nauczycieli nauczania początkowego. Mm -hmm. Czyli, Czyli organizuję szkolenia, warsztaty, teraz webinaria w, w danym okresie. Moją działką są szkolenia dla nauczycieli pierwszego stopnia. No i dzięki takim spotkaniom, no teraz w sieci, dzięki webinariom mogą się rozwijać, doskonalić swoje kompetencje. Oprócz tego, oprócz tej działalności, czy oprócz pracy tej rzeczywistej, jak Pani tu przed chwilą ujęła, to chciałbym jeszcze wspomnieć jedną kwestię, taką pozostającą w sferze pasji czy zainteresowań. No, myślę, że na Zaolziu chyba większość wie, pamięta, że Renata Czader to też folklor. Renata Czader to też zespół Oldrzychowice. To już tylko wspomnienie, czy jeszcze zdarza się coś na skrzypcach zagrać? Uh... Już mi się zdarza coraz mniej. Coraz mniej z tego powodu, że już nie mam czasu. Naprawdę nie mam czasu. Ileż tę dobę można rozciągać? No właśnie, właśnie. Bardzo bym chciała, lubię folklor. Lubię być w kontakcie z ludźmi, którzy lubią folklor. Czyli cały czas jestem z, z, z kolegami z Oldrychowic, z kolegami z Mostów, bo w Mostach też grałam w Gorolach. Ale niestety to jest już ten etap, który się zamknął. A co zostało z tego folkloru? Zostało bardzo mało, ponieważ uwielbiam nasze stroje. Postanowiłam jakoś ten swój folklor w sobie przytrzymać i ubieram, ubieram w strój gorolski i w strój cieszyński, butelki. O, butelki z alkoholem albo z winem. I Taki wtedy... prezent można komuś zrobić, tak? Taki prezent, ale zaznaczam, że ten prezent musi być dla folklorysty, czyli dla tego, kto uwielbia nasz folklor i też potrafi wypić kieliszek. <grytanie> no oczywiście, to jest ważne. Jedno z drugim tutaj w wymiarze folklorystycznym idzie w parze, nie ma co ukrywać. No i co, powstają takie kolekcje, specjalne podarunki, nie wiem, na wesele czy na urodziny na urodziny. Robię to dla swoich znajomych, Aha. tak na pamiątkę. Ubiorę w strój i przekazuję dalej. Ale oczywiście idzie to rozmontować, buteleczkę idzie wypić i potem na pustą, na pustą butelkę idzie I znowu nałożyć. pamiątka. Powinna być pamiątka. No niesamowite. To jeszcze takie rzeczy dokładamy do, do tych różnych pól pani działalności. Chciałbym jeszcze na koniec pani Renato... Podjąć temat niepełnosprawności w takim kontekście, jak mówić o niepełnosprawności, jak prezentować trudne tematy związane z niepełnosprawnością, żeby ta niepełnosprawność nie była takim tabu, bo mi się wydaje, chyba nie jestem odosobniony tutaj w tej opinii, że my się ciągle boimy osób niepełnosprawnych. My tak. Lepiej jednak nie zbliżamy się do tego tematu, bo to jest coś obcego, innego, każda jakaś inność nas troszkę przeraża, mamy też jakieś stereotypy z tym związane. Jak te stereotypy łamać? Jak mówić o niepełnosprawności, żeby ona nie była tabu? Boimy się inności, bo jej nie znamy. Boimy się tego, czego nie znamy. Najlepiej, naj, najlepszą radą jest poznać tę niepełnosprawność, ale niestety z własnego doświadczenia wiem, że przełamać to tabu możemy w momencie, jeżeli spotkamy się z tą niepełnosprawnością na własnej skórze. Chciałabym to przedstawić na przykładzie. Jeżeli nie mamy w rodzinie nikogo z, z jakąś niepełnosprawnością umysłową. Nie zdajemy sobie sprawy, co wszystko jest, co wszystko powinniśmy robić, jak powinniśmy z nią rozmawiać. Ale nie będziemy się tego uczyli um, na zapas. Czyli nie pójdzie Pan na pewno na szkolenie, jak rozmawiać z niepełnosprawnym. No pewnie, nie jest mi to tak na co dzień potrzebne. W momencie, jeżeli nie daj Boże stanie się jakiś wypadek i mama zostanie na wózku, dopiero w ten czas... Idziemy i dokształcamy się w tym kierunku, dokształcamy się w tym temacie, jak się opiekować, jak podnosić, żeby sam, samemu, siebie, samemu sobie nie, nie zrobić krzywdy, tak. żebyśmy wytrzymali jak najdłużej opiekować się tymi, tymi ludźmi. Czyli w momencie, kiedy się spotkamy z tą daną sytuacją, w tym momencie zrozumiemy, przełamiemy tabu i możemy spokojnie pójść dalej. Czyli spotkanie to jest klucz do zrozumienia. Tak, tak, spotkać się. Ja życzę pani, życzę naszym widzom, żebyśmy się mogli jak najprędzej spotykać w różnych wymiarach, no i życzę nam wszystkim, żebyśmy mogli spotykać się także z tematem niepełnosprawności po to, żeby jej się nie bać. Po to, że kiedy, nie wiem, spotkamy dziecko, osobę starszą, niepełnosprawną, to żebyśmy nie uciekali. Żebyśmy na przykład chwilę porozmawiali, powiedzieli coś, czy wymienili się uśmiechami. To myślę chyba jest taka dobra puenta naszego spotkania. Tak. Bardzo, bardzo Pani dziękuję, Panie Renato. Za zaproszenie, żeśmy mogli tutaj w tym mieszkaniu opieki i w trzyńcu dzisiaj zobaczyć się w odcinku głosu brandysa. Życzę powodzenia. Trzymam kciuki za stowarzyszenie Nigdy nie jesteś sam. A ja mam nadzieję, że dzisiaj poczuli Państwo przez chwilę, chociaż że nikt z nas nigdy nie jest sam. E, oczywiście my też nie zostawimy Państwa samych przy okazji kolejnych spotkań. Zapraszam na kolejne odcinki głosu Brandysa. Pani Renato, mam prośbę. Proszę przekazać pozdrowienia od ekipy głos.Live dla pani syna Tadeusza, tak? Tak, Tadeusz nazywa się Starszy jest Mariusz, bo musimy. Zawsze to podkreślam, że mamy. I dziecko, tyle ile urodzimy dzieci, tyle mamy dzieci i tyle powinniśmy przekazywać czasu radości poświęcenia i zdrowemu dziecku i niepełnosprawnemu. W takim razie pozdrawiamy Tadeusza i... Mariusza. I Mariusza oraz... Męża, Męża Mariusz. No właśnie. Dobrze, że Pani to powiedziała. Pozdrawiamy całą rodzinę i e, oczywiście rodziny związane ze stowarzyszeniem nigdy nie jesteś sam. Dziękuję Pani bardzo, Pani Renato, że mogliśmy sobie tak przez chwilę wytchnąć, odetchnąć w tym mieszkaniu opieki wytchnieniowej w Trzyńcu no i porozmawiać, bo spotkania są najważniejsze. Dziękuję bardzo i dziękuję za możliwość zaprezentowania stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia!